Idę właśnie do nowego studia Predatora. Na miejscu czeka na mnie ziemniak oraz fotel gamingowy za 50 tysięcy złotych, który razem sprawdzimy. Chodźmy do środka. Halo, ziemniak, halo! Halo, Kartus! Halo! Co, ty jeszcze ubrany? Zdejmuj te łachmany i zasiądź na tronie. Kamera, światła, lecimy. Trzy duże monitory. Są. Wygodny fotel. Jest. Tylko od czego by tu zacząć zabawę? To jest tak samo jak masz stare gry. Jak odpalisz grę, co ci się pierwsze wyświetla na ekranie? Start. Po lewej masz całą swoją konsolę. Wciśnij swój start. Zakładam, że to będzie Cabin Close. Ej, satysfakcjonujący dźwięk. Ale właśnie, jak dźwięk. Prasa hydrauliczna. No ej, właśnie prasa, to nie pomyślałem, że to cię może zgnieść, ale to ustala twoją prywatną przestrzeń ograniczoną, w której możesz się znaleźć. I czuję się teraz trochę jak taki pilot samolotu. Powiedziałeś, że czujesz się jak pilot samolotu. A co robi pilot? Zazwyczaj coś wciska na górze. No tak, udaje, że coś tutaj ten, tu czasem podnosi stery. Spójrz nad siebie, masz dwa guziki do zapalania LEDów. I teraz uwaga. Mamy dodatkowe oświetlenie. Jaśniej na klawiaturce. A tutaj? Tutaj. Aha, to są te od boku i od dołu. I wiesz, co jest najlepsze? Dodatkowo no. Sam fotel ma od spodu LEDy ustawione. Właśnie tak, zauważyłem nam tutaj. Na jasnej podłodze, to dodatkowo, wiesz, daje ten efekt unoszenia się. Jak takie auto, wiesz, podświetlone LEDami. Wyścigowe, no. To jest tak samo jak po... Właśnie, ramię się zamykało. Speeda. Przejdźmy do samego panelu. Po kolei od samego dołu. Keyboard try open. No kurde, klawiaturka mi uciekła. Takie zabezpieczenie, żeby nie pisać nic na czacie w LOLu. Tak, ale w tym momencie jeszcze nie wyjdziesz z tego fotela. Musisz ruszyć ramieniem. Masz kolejny przycisk. Arm rise. A, i teraz mi się podnoszą same monitorki, tak dla odmiany. Tak, możesz się zatrzymać w innym miejscu i albo ustalasz sobie wysokość, na jakiej chcesz mieć monitory, albo możesz zobaczyć, co robią domownicy w domu. A jak z domownikami wszystko w porządku? To wtedy możesz się zrelaksować. Kolejny przycisk jest do podnóżka. Pedal rise. O kurde, stopy mi uciekają. Wcześniej klawiaturka uciekała, teraz stopy same chodzą. Czujesz, jak nogi są idealnie ułożone? Tak, taki łuk robi, tutaj się mięśnie rozluźniają, fajne. Teraz tak możesz siedzieć praktycznie godzinami, nad niczym się nie zastanawiać. Możesz puścić wodze fantazji i odpoczywać, spoglądając na domowników, czy... Aż mi się w głowie zakręciło. Stalkując ich w sensie? Trochę tak. Trochę tak. Teraz pozostała najważniejsza funkcja. Ona sprawia najwięcej przyjemności i przez to jest ten fotel taki duży. Przyciśnij ostatni guzik, a ja się usunę, żebyś mógł odczuć to w pełni. Zero G opening. Kurde, teraz się cały zaczął ruszać. Wszystko się rusza. Pochłania mnie, można powiedzieć. Czekaj, teraz mam nogi w powietrzu. Zaczynam iść do góry. O kurde, coraz wygodniej. W takiej pozycji można grać w gierki. Siedzę sobie rozwalony normalnie, jak żaba na liściu. Ja tylko jeszcze zapomniałem sobie schować klawiatury. O, okej, okay. Klawiaturko wróć. I monitory. Siedzisz w tym momencie w najbardziej wygodnym i najbardziej rozwiniętym technologicznie fotelu gamingowym. Stąd też moje pytanie. Jaką hiper ekstra, wyjątkową i zaawansowaną grę chciałbyś odpalić? Mario? W tamtym momencie coś we mnie umarło. No ja uważam, że tak trzeba żyć. Sprzęt za 50 tysięcy, gramy w Mario. I to na raz, dwa, trzy, na trzech monitorach. I nasza postać powinna sobie z monitora na monitor przechodzić, więc spróbujmy. Dobra, jest pierwszy żeton, jest grzybek. Odbijmy go w drugą stronę, a nie udało mi się. A wiem, że dało się tego grzybka kiedyś odbić w drugą stronę. Pamiętam to jeszcze z lekcji informatyki. W ogóle ciekawe, czy pamiętam jakieś sekrety tutaj z lekcji informatyki. Jest, przeszedł na drugą stronę, proszę bardzo. Grzybek ubity. O nie! Skurczył mi się! Mario mi się skurczył. I tutaj zawsze był taki easter egg, że dało się złapać zielonego grzyba. Ej, fotel mi zaczął wibrować w rytm muzyki z Mario! O tym mi ziemniak nie powiedział. Dobra, mamy dużego grzybka. Aha, ja chyba muszę być w dużej formie, żeby odkryć tego zielonego. Czekajcie. Jestem między jednym monitorem a drugim. Co się stało? Dlaczego zginąłem? Ej, zginąłem i odrodziłem się jako duży Mario. Chyba jakąś mamy zbugowaną wersję, ale zabawna. Dobra, i teraz mamy kwiatuszka. Wiecie, zdaję kwiatuszek, że od teraz Mario może
strzelać żarem. No i ej, w ogóle w rytm tych kulek czuję wibracje. LOL. Ciekawe jak to jest w innych grach, jakimś Fortnite, CS-ie. Może kiedyś to sprawdzimy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. A czy mi się uda znaleźć tego zielonego grzybka dzisiaj, czy nie? On tutaj był zawsze. Gdzieś tutaj. Nie tu. Nie tu. Nie tu. Nie tu. I tu. O jest! Dobra, mam go! No i wywalczyłem zielonego grzybola. Elegancko. Nie wiem, czy też tak mieliście, jak graliście w Mario, że zawsze strzelaliście tymi kulkami, chociaż niewiele to dawało? Dobra. I przejście na kolejny monitor i... No tutaj się chyba nie rozpędzę najlepiej. O nie! 800 tylko za flagę. I poziom numer 2! To jest... Jezu, jak mi się potrafi. To jest hardkorowy gaming. To jest hardkorowy gaming. Oj, teraz znowu na tym monitorze przechodzi sobie do rury. Kurde, niesamowite. Jak mi ktoś powiedział 15 lat temu, Norbi, za 15 lat będziesz grał sobie w Mario na 3 monitorach, nigdy w życiu bym nie uwierzył. Dobra, to chyba nie ma sensu tego zbierać. O Jezu, pamiętam zawsze to. Te słupki mnie irytowały, bo jak się wpadnie między nie, to ciężko się wydostać. I tutaj chyba też było tajne przejście. Tutaj dało się jakoś wejść na samą górę i trochę oszukać system, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, jak to się robiło. A może to nie było stąd? Może to było dalej? Tak, to chyba było dalej, tutaj właśnie. Rozbijmy klocki jeszcze na tym monitorze, przeskoczmy na drugi. Nie, tutaj chyba też nie wskoczę, nawet jak się rozpędzę. Ale wiem, że gdzieś się da. Nie, to nie jest w tym miejscu, ale gdzieś da się wbić na górę. Zaraz to znajdziemy. Haha, papa, panie żółwiu. Tutaj też gdzieś była ukryta gwiazdka, jak dobrze pamiętam. O, i tutaj! To chyba było tutaj. Tak! Udało się! System oszukany! Hahaha! No i pięknie. Ja minąłem w ten sposób dość sporo przeszkód, a jak na końcu zrobimy to samo, to tam też chyba jest niespodzianka. Tutaj się wjeżdża windą, dobra. Wjeżdżamy na górę i... Słuchajcie, jeżeli ktoś jest młodszym widzem i nie grał nigdy w Mario, polecam serdecznie. Linka do tego Mario w ogóle wrzucę wam w opis, bo to jest akurat w wersji przeglądarkowej. I proszę, i mamy skrót do drugiej, trzeciej i czwartej mapy. Która się była fajna, a która nie? Ej, chłopaki, która mapa była fajna? Ej, która mapa była z replikami ziemniak? Czwarta to jest ta najbardziej wkurzająca. To nie, to czwarta nie. Trójka albo dwójka. Demokratycznie. Przemek. Trójka jest chyba taka sama. Trójka. Mikuma. Niech będzie trójka, tak jak Przemek. Ziemniak? Dajemy czwórkę, a wiesz, trójkę. Trójkę, no dobra, no 2-1 tak czy siak. Dobra, lecimy do trójki. O nie, to jest chyba ta wkurzająca. I gdzie jestem? A dobra, znowu jestem na lewym monitorze. Dobra, żółwie obite. Czarno-biały ekran. Jest kwiatuszek. Dobra, zobaczymy, w którym momencie się wywalę. Jak na razie idzie mi całkiem nie... O, całkiem... Ej, to nie było specjalnie, przysięgam wam. To nie było specjalnie i włożyłem się akurat... No cóż mogę powiedzieć, GG. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Jak głęboko mogę spaść tutaj w przepaść? Skaczące żółwie są najgorsze. Game over. No to nie sprawdzimy, jak głęboko mogę spaść w przepaść, ale sprawdzić to możecie wy. Właśnie zagrałem w Mario na fotelu za 50 tysięcy. Lepiej Disu wybrać nie mogłeś. No i tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam was na kanał Ziemniaka, który mnie tutaj oprowadził i był nieocenioną pomocą dzisiejszego dnia, także dzięki za wspólne nagranie, stary. I was zapraszam również na poprzednie odcinki i do pozostawienia łapki w górę, jeżeli odcinek wam się podobał. A na dole wszystkie informacje, które są potrzebne, tak jakby co? Pilnuję porządku. Dobra, mamy to.